Witam Was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. W naszej szkole internetowej chcemy Was uczyć jogi na odległość. Dziś łagodny wstęp do asztangi. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym osobom, które nas wspierają. To dzięki Wam możemy tworzyć wszystkie te treści do internetu i dzięki temu utrzymywać się. Więc jeżeli chcielibyście nas również wspierać i w ten sposób odwdzięczyć się nam za treści, które dla Was przygotowujemy, to w opisie tego filmu znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Zacznijmy sobie już od stania. Przede wszystkim rozgrzejemy dziś nadgarstki. Złączcie dłonie, splećcie je w taki koszyczek i parę razy rozkręćcie w prawą i lewą stronę. Dziś postaram się poprowadzić Was przez praktykę asztangi, która jednak nie jest pełną serią, lecz taką trochę skróconą na potrzeby krótszych zajęć, takich, które lepiej nadają się dla osób, które chciałyby zacząć. Ok, mam nadzieję, że nadgarstki są trochę rozgrzane, więc zajmiemy się teraz koncentracją na oddechu. Złączcie przez chwilę stopy i stańmy od razu na początku maty. Poszukajcie teraz równowagi na całych stopach i zauważcie swój oddech. Od tego momentu wdechy, wydechy kierujcie przez nos do żeber. Możecie delikatnie przymknąć gardło, tak żeby oddech stał się słyszalny. Delikatnie aktywizujcie mięśnie brzucha i delikatnie podciągnijcie dno miednicy. Są to tak zwane bandy Uddiyana i Mula Bandha, które podczas praktyki jogi mają zabezpieczać między innymi nasz kręgosłup. No ok, myślę, że jesteśmy gotowi. Łagodnie będziemy zaczynać z wdechem. Unieście ręce w górę nad głowę. Możecie rozstawić rozłączone dłonie bądź złączyć je w geście namaste i spójrzcie na kciuki. Z wydechem schodzimy w dół. Opuszczamy głowę tyle, ile można i możemy pozwolić sobie na delikatne zaokrąglenie pleców. Jeżeli jesteście bardzo wysoko, dodajcie do tego ugięte nogi w kolanach. Z kolejnym wdechem chcemy, żeby nasze plecy stały się proste. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie unieść się delikatnie w górę, opierając rękoma na swoich piszczelach czy nawet udach, to też ok. Z wydechem wędrujemy do czaturangi, każdy w swoim wariancie, całe dłonie na matę i wędrujemy w tył. Teraz łagodny wariant to opuszczamy kolana, uginamy ręce w łokciach. Może spadniemy na matę, a może zatrzymamy się tuż nad. Stąd wdech łagodnie, kobra i wydech, powrót na kolana i do psa z głową w dół. To nasz pierwszy pies w dzisiejszej sesji, więc możemy parę razy pouginać raz prawą, raz lewą nogę, tak żeby delikatnie przyzwyczaić się do tej pozycji. W pozycji psa, w powitaniach słońca, zostajemy zawsze po 5 oddechów. Zatem zróbmy jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem może uda się wyprostować nogi, opuścić pięty do maty, ale nie musi się to udać. I z wdechem spójrzmy przed siebie i przejdźmy między dłonie od razu, wydłużając kręgosłup, czyli czasem trzeba unieść się wyżej. Z wydechem pogłębiamy skłon, troszeczkę możemy zaokrąglić plecy, jak trzeba uginamy nogi, jak można nogi proste. I z kolejnym wdechem unosimy całość do góry, ręce wędrują nad głowę. I wydech to było pełne powitanie słońca, a w łagodnym wariancie powtórzymy wdech do góry i wydech skłon.
Wdech, proste plecy, wydłużony kręgosłup i wydech, chaturanga. Oczywiście, jeżeli znacie pełne pozycje, to od razu możecie wchodzić w głębsze. Wdech, kobra i wydech, pies z głową w dół. Jeden, stopy są na szerokość bioder. Dwa, dłonie na szerokość barków. Trzy, czubek głowy, głowa rozluźniona. Cztery, aktywny delikatnie brzuch. I pięć, wdech, spojrzenie między dłonie i przejdźmy w to miejsce. Kilka małych kroków albo dwa duże. Z wydechem pogłębiamy skłon. Wdech, całość góra, ręce nad głowę. I wydech, samasti tihi. Wdech do góry. Wydech, skłon. Wdech, wydłużone plecy, można się unosić. I wydech, chaturanga. Można zostać w poprzednim wariancie, jeżeli chcecie więcej, to kolana zostają nad matą, no i taka wąska pompka. Stąd wdech albo do poprzedniej pozycji, czyli kobry, albo wyżej do psa z głową w górę. I z wydechem do psa z powrotem z głową w dół. Pięć spokojnych oddechów. Jeden. Delikatnie rotujemy barki na zewnątrz. Dwa. Przede wszystkim pamiętajcie, chcemy mieć proste plecy. Trzy. Czyli czasem nogi muszą być ugięte i to też jest ok. I pięć. Wdech. Spójrzmy przed siebie i przejdźmy między dłonie, wyciągając kręgosłup. Wydech. Pogłębiamy skłon. Wdech. Całość góra, ręce nad głowę i wydech, samasti tihi. Przed nami powitanie słońca B. Uginamy nogi w kolanach, ciągniemy pośladki w tył i wyciągamy ręce w górę, wdech. Z wydechem jak poprzednio skłon, opuszczamy głowę, plecy delikatnie mogą się zaokrąglać. Kolejny wdech, plecy nie mogą się zaokrąglać, czyli unosimy się wyżej, jeżeli trzeba. Wydech, znana nam już chaturanga. Może być przez kolana, kolana mogą być w górze. To jest wasz wybór. Stąd wdech do psa z głową w górę bądź kobry. Znowu wasz wybór. I wydech do psa z głową w dół. Teraz trudny ruch. Prawa stopa, wdech między dłonie. Jak się nie udało, chwytamy stopę prawą dłonią, przestawiamy. Odkładamy tylną piętę i unosimy się w górę. Przeciągamy klatka piersiowa na wprost. No to z wydechem, dłonie mata i z powrotem prawa noga do tyłu. Albo przez kolana, albo kolana w górze, chaturanga. Stąd wdech, albo kobra, albo pies i wydech, pies z głową w dół. No to lewa stopa, między dłonie. Jak się nie udało, pomagamy. Odkładamy tylną piętę, wyciągamy się i z wydechem, dłonie mata. Noga tył, chaturanga, wdech albo do kobry, albo do psa i wydech, pies z głową w dół. Zostajemy, spokojny oddech. Może nie jest już spokojny, jeden, ale jest to teraz dobry moment na to, żeby go trochę uspokoić, dwa. I dla tych wszystkich osób, dla których pies z głową w dół, trzy, wydaje się wcale nie taki, żeby można było się w nim uspokoić. Przypominam, albo mówię po raz pierwszy, że istnieje szczeniak, czyli opuszczone kolana na matę i głowa w kierunku maty, czyli taki łagodny wariant psa z głową w dół, który może zastępować pełnego. No dobra, to pięć. Wdech, spójrzmy przed siebie, przejdźmy między dłonie, wyciągając kręgosłup. Wydech, pogłębiamy skłon. Uginamy nogi, utkatasa na wdech i wydech, samasti tihi. No dobra, jesteśmy po powitaniach słońca. Przed nami padangusztasana, stopy na szerokość bioder. Wydłużamy kręgosłup, wdech i z wydechem spływamy w dół. Teraz chwytamy tam, gdzie można, docelowo za duże palce stóp. Palce pokoju, palec środkowy i wskazujący chwytają. Tu się wyciągam, wdech i wydech, spływam niżej. Jeden. Jeżeli nie sięgam, oczywiście mogę chwycić za kostki, za łydki, ale dobrym sposobem jest też ugięcie nóg w kolanach. Dwa.
Barki delikatnie odsunięte od uszu. Cztery. Okej. I pięć. Tu wdech. Wydłużam kręgosłup, czyli trochę prostuję i myślę, że urosnę, takie złożenie dwóch ruchów. Z wydechem przenieśmy dłonie na biodra, całość góra. Wdech i z wydechem złączmy stopy. Teraz prawa stopa. Duży krok do tyłu, duży na długość naszej jednej nogi i skręcamy w prawą stronę. Prawa stopa na wprost, tyłu maty. Lewa stopa pod kątem też w tę samą stronę, czyli na tył maty. Ręce z wydechem. Ruch szufladkowy do przodu i wędruję w dół. Tam, gdzie jestem w stanie, odkładam dłoń na łydce, bliżej kostki. Docelowo chwytam za palucha. Wzrok w górę. Jeden. Utthita Trikonasana. Dwa. Odsuwam barki od uszu. Trzy. Wyobrażam sobie, że przede mną, za mną są dwie ściany, które się zbliżają i chcę, żeby te ściany nie dotknęły mnie. Jak najdłużej chcę być niedotknięta, czyli unikam pochylania się. Ok. I pięć. Wdech do góry i skręcamy w lewą stronę. Skręcamy najpierw stopy, biodra na wprost, przód i dół. I tak samo znajdujemy miejsce, w którym czujemy się wygodnie. Wzrok w górę. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. No dobra. I pięć. Wdech do góry. I skręcony trójkąt przed nami. Skręcamy najpierw stopy. I teraz połóżmy prawą dłoń na prawym biodrze, a lewą rękę na zewnętrznej krawędzi uda bądź łydki. Postarajmy się teraz skręcić klatkę piersiową w prawą stronę, czyli do boku maty. Jeśli jeszcze macie balans, to spójrzcie w górę. Oczywiście, jeżeli znacie pełne pozycje, możecie również do niej wchodzić. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wdech do góry i skręcamy na drugą stronę. Odłóżmy lewą rękę na biodro. Skręćmy stopy. Prawa ręka na zewnętrzną krawędź uda, łydki. Skręcamy klatkę piersiową. No i jak mamy balans, to jeszcze patrzymy w górę. Pomyślcie o tym, że czubek głowy ciągnie was naprzód maty. No a kość ogonowa, kość krzyżowa ciągnie na tył maty. Tak, żeby kręgosłup się wyciągnął jak taka, powiedzmy, harmonijka, którą chcemy rozprostować. Cztery. No okej. I pięć. Wdech do góry. I powrót. Na początek maty wydech. Przed nami Prasarita Padottanasana. Znowu prawa noga, krok w tył i skręt stóp, tym razem do dłuższej krawędzi maty, troszeczkę do środka. Tak, żeby zewnętrzne krawędzie stóp były do siebie równoległe. Mocno dociśnięte zewnętrzne krawędzie właśnie po to, żeby kolana nie szły do środka. Tego nie chcemy. Okej, dłonie biodra, wdech. I z wydechem schodzimy w dół. Dłonie wędrują na matę. Tu jeszcze jeden wdech. I miękko z wydechem opadamy w dół. Jeżeli to możliwe, nasze dłonie lądują na linii stóp. No jak niemożliwe, to niemożliwe. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. No okej. I pięć. Tu wdech, wydłużamy kręgosłup. Wydech, przenosimy dłonie na biodra. Mocne krawędzie stóp, mocne nogi, mocny brzuch. Można troszkę ugiąć nogi w kolanach dla bezpieczeństwa. I wdech do góry. Zrobimy jeszcze jedną prasaritę, choć w sekwencji są aż cztery. Ale my pomijamy pewne asany. Wdech, wydłużamy kręgosłup.
Z wydechem raz jeszcze schodzimy w dół i chwytamy docelowo za palce stóp, ale jak nie sięgamy za kostki, za łydki. Tam, gdzie udało się sięgnąć, tu jeszcze wypłaszczamy plecy, wyciągamy się, myślimy, urośniemy i z wydechem spływamy w dół. Zostajemy. Jeden. Odsuwamy barki od uszu. Dwa. Trzy. Cztery. No okej. I pięć. Tu wdech. Wydłużony kręgosłup. Wzmocniony brzuch. Zewnętrzne krawędzie. Możemy troszkę ugiąć nogi. Wydech. Dłonie biodra. Wdech. Całość do góry. I z wydechem skręt stopy. Tak, żeby przejść na przód maty, czyli lewej. I powrót samastitihi. Zrobimy pozycje balansowe. I teraz... Zwyczajowo robimy je na początku maty, ale żebyście mnie lepiej widzieli, to ja stanę przodem do Was. Możecie stać tam, gdzie ja przed chwilą. Stańmy na nodze lewej i unieśmy prawą nogę, przechwyćmy kolano. Utitahasta Padangusztasana. W tej pozycji mamy jeszcze skłon do przodu, ale dziś go nie zrobimy. Złapcie po prostu balans. Jeden. Skoncentrujcie się na tym, żeby rozluźnić barki. Dwa. Ale jednocześnie wydłużać kręgosłup. Trzy. Delikatnie lewy łokieć. Wycofujemy. Cztery. Ok. I pięć. Teraz delikatnie odsuwamy kolano do boku w prawą stronę, prawe kolano w prawo, tyle ile można i patrzymy w przód, jeżeli jest ciężko i tracimy równowagę, a jeżeli jest wszystko ok, patrzymy w przeciwną stronę. Jeden, dwa, trzy, cztery, no dobra, i pięć, wdech do centrum i wydech odstawiamy. Druga strona. Stajemy na nodze prawej, unosimy lewą, przechwytujemy. Wydłużamy się. Jeden. Rozluźnione barki. Dwa. Aktywny brzuch. Trzy. Prosta, ale nieprzeprostowana noga, na której stoimy. Cztery. To dla tych wszystkich osób, które mają przeprosty, uważajcie. Ok. I pięć. Kolano do boku. Można zostać ze wzrokiem przed siebie albo kierujemy w przeciwną stronę niż kolano. Jeden. I znowu sprawdźcie, co z barkami. Dwa. Postarajcie się opuścić. Trzy. Cztery. Ok. I pięć. Wdech do centrum. I wydech. Dodatkowy wdech. I wydech. Powtórzymy raz jeszcze tę pozycję i spróbujemy wejść kawałeczek dalej. Stańmy ponownie na lewej nodze. Unieśmy prawą. Chwytaliśmy za kolano, tym razem spróbujmy chwycić za palec stopy. Żeby było to realne, musimy wiedzieć jak. Palce pokoju, palec wskazujący środkowy, chwyta za palucha. Dobra. Kciuk zamyka, mamy jakby taką klamerkę. I tyle, ile można, prostujemy nogę. Zostajemy. Jeden. Oczywiście, część z Was po prostu wyprostuje. Dwa. To zróbcie to. Trzy. Ale jeżeli jest to niemożliwe, nie róbcie pozycji na siłę. Cztery. Tu, dziś, ważniejszy jest balans. I pięć. Łagodnie uginamy nogę. I teraz kierujemy kolano jak poprzednio do boku. I tyle, ile można, próbujemy wyprostować. Znowu część z Was wyprostuje i to też ok. Ale znajdźcie swój komfort. I może komfort to jest zupełnie ugięta noga. To też ok. Jeśli macie balans, spojrzenie w przeciwną stronę. Jeden. Może kawałeczek. Dwa. Może nie. Trzy. Może prosta. Cztery. Okej. I pięć. Kto ma prostą albo trochę prostą, ugina z wydechem do centrum i odstawmy. No to druga strona. Stajemy na nodze prawej. Unosimy lewą. Przechwytujemy palucha. Jak mamy, to próbujemy wyprostować. Może kawałeczek, może więcej. Jeden, dwa, trzy. Spokojny oddech. Cztery, wzrok wbity w jeden punkt pomaga nam. I pięć, opuszczamy. Tak jak poprzednio, kolano do boku. Możemy zostać,
może kawałeczek, może prosta noga i wzrok, jeśli nie mam balansu, przez siebie ten sam punkt. Mam balans w bok. 1, 2, 3, 4 i 5. Powrót do centrum i łagodnie opuszczamy nogę. No dobra. Jeśli staliście inaczej niż na początku, to teraz wróćcie, a jak nie, to zaczekajcie na mnie. Ok, przejdziemy sobie teraz przez powitanie słońca do pozycji siedzących. Wdech, unosimy ręce w górę. Wydech, głęboki skłon. Wdech, wydłużony kręgosłup. I z wydechem swój wariant czaturangi. Wdech, pies z głową w górę, może być kobra. I wydech, pies z głową w dół. Tu teraz zróbmy dodatkowy wdech, wydech. I z kolejnym wdechem, delikatnie przenosząc ciężar ciała do przodu, czyli troszkę jakby w kierunku deski, opuśćmy jedną nogę, dołóżmy drugą nogę skrzyżowaną i przetaczając się na pośladki, usiądźmy na pośladkach. Wyprostujmy nogi. Dłonie pod barkami. Dandasana. Chwilę zostańmy. Wzrok patrzy na stopy. 1. Czubek głowy ciągnie do góry. 2, 3, 4. Ok. I 5. Teraz z wydechem przez tyle, ile można. Proste plecy. Idziemy do przodu. I przechwytujemy. Chwyt już znamy. Duże palce stóp. Jak się nie da przechwycić stóp, to przechwytujemy kostki, łydki. Teraz znowu myślimy sobie, urosnę, wydłużę kręgosłup i wyprostuję go. Wdech, a z wydechem, troszkę sobie odpuszczając tych prostych pleców, a tylko troszkę, schodzę delikatnie w dół. No i zostaje 1. Teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje z waszymi barkami. 2. Będzie duża pokusa, żeby stracić szyję, przyciągać się tak, że aż nasze tu okolice szyi, karku się bardzo napną. Tego nie chcemy. Chcę rozluźnić barki, odzyskać szyję. Chcę troszkę pociągnąć łopatki do pośladków, a potem mogę sobie pomyśleć, a te pośladki przyciągnę do łopatek. To jest bardziej pomyślane niż zrobione, ale spróbujcie. Chociaż pomyśleć. I 5. Tu wdech, wyciągnięcie i wydech. Ok. Przejdziemy teraz przez tak zwaną winiasę. Krzyżujemy zatem nogi. Jeśli by się nie udało przetoczyć tak jak ja teraz, to nogi bokiem i przechodzimy swoim sposobem. Przetaczamy się hop do deski. Jak ktoś robi jump back, to robi jump back. Teraz swój wariant czaturangi. Pamiętajcie, że spokojnie czaturanga na kolanach to też czaturanga. Stąd wdech. Może być kobra, jeżeli czujecie, że psy to dla was za dużo. I wydech, pies z głową w dół. No dobra, to siadamy z powrotem w siadzie skrzyżnym. Przypominam, ciężar ciała do przodu. Jedna noga, druga na krzyż i pośladki na matę. Purwottanasana przed nami w łagodnym wariancie. Stopy. Na macie, nogi ugięte, ręce za siebie, palce dłoni w stronę pośladków. I z wdechem unoszę biodra w górę. Tyle, ile tylko mogę. To jest silna pozycja. Chcę tu zbudować siłę. Z drugiej strony chcę też otworzyć klatkę, więc pcham mostek do góry. 1. Mogę troszeczkę odchylić głowę. 2. Ale szukam komfortu w szyi. 3. Może troszkę wyżej biodra. 4 i 5. Wydech, opuszczamy. Jak już macie mnie dosyć, to chwila odpoczynku. Jak nie macie, to winiasa. Krzyżujemy nogi, przetaczamy się, przechodzimy do deski, bądź deski na kolanach, to też ok. Czaturanga, swój wariant. Wdech, kobra, bądź pies. Pies to ten wysoki, kobra to ta niska. I wydech, pies z głową w dół. Ponownie siadamy, więc ciężar ciała do przodu, jedna noga, druga na krzyż,
Przetaczamy się. Prostujemy nogi i przed nami Janusz Irszasana. Uginamy prawą nogę. Ja sobie ugnę lewą, bo będziecie lepiej widzieć, ale wy uginajcie prawą. I kolano do boku. Stopa przyklejona do uda. Pośladki na jednej linii. Jest taka duża czasem pokusa, żeby przy tym ugięciu nogi wycofać pośladek. O to nie chodzi. Pośladki tak, jak siedziałam w siadzie prostym, tylko uginam nogę. Tyle. Dobra. Schodzę do skłonu, chwytam. Tu się wydłużam, wyciągam plecy. Myślę, urosnę i wyprostuję plecy. To jest to wydłużenie. I z wydechem staram się troszkę pogłębić. Trochę sobie pomagam rękoma. Trochę akceptuję ugięcie pleców, ale kluczem jest to słowo trochę. Wzrok na stopę. Dwa. No i co? No i też mam szyję. Trzy. Cztery. I pięć. Tu wdech. Czyli znowu staram się wyciągnąć, wydłużyć. Wydech, puszczam. Krzyżuję nogi. Mam mnie dosyć, czy macie mnie dosyć? Zostajemy. Nie macie? To winiasa. Przetaczamy się. Deska. Chaturanga. Wdech. Wygięcie do tyłu i wydech. Pies z głową w dół. Ponownie siadamy, więc do przodu. Jedna noga, druga noga na skos. Siadamy. Prostujemy nogi. Uginamy nogę lewą do boku. Pilnujemy pośladków. Chwytamy za prawą. Tu wydłużenie, wdech i wydech, pochylenie. Jeden. Mam szyję. Dwa. Ciągnę łopatki do pośladków. Tu tak samo. Trzy. Wzrok na stopę. Cztery. I pięć. Tu wdech. Wydłużam. Wydech. Puszczam. Mam chwilę odpoczynku, jak już nie mogę. Ale może przez te odpoczynki poprzednie znowu mam siłę. To winiasa. Chaturanga. Wdech. Wygięcie do tyłu, czyli kobra bądź pies. I wydech. Pies z głową w dół. No dobra, to z powrotem siadam. Ciężar ciała do przodu. Jedna noga, druga noga, pośladki. Prostuję nogi, znowu od prawej, bo w asztandze wszystko robimy od prawej. Więc uginam prawą, chociaż wiem, że to moja lewa, ale dzięki temu lepiej widzicie. Teraz lewą ręką przytulam się do nogi i skręcam w stronę nogi ugiętej. Jak chcę więcej, to lewa ręka za kolano. Mogę nawet opuścić ją na pośladek i skręcam ze siebie, spoglądam w tył. Znam pełną pozycję, mogę wejść w pełną. Jeden. Marchyasana C. Dwa. Trzy. Cztery. Okej. I pięć. Powrót do centrum. Może odpoczynek, a może skrzyżuję nogi. Przetoczę się, dłonie, do deski, do chaturangi, do wygięcia i do psa z głową w dół. Siadamy, ciężar ciała do przodu, jedna noga na skos, druga na nią. Przetaczamy się na pośladki, prostujemy nogi, była prawa, teraz lewa. Uginamy lewą, prawą ręką, możemy się przytulić. Chcemy więcej. Prawa ręka w górę, łokieć za kolano i opuszczamy dłoń. Skręcamy klatkę. Jeden. W tej pozycji takim kluczem jest wyprostowanie kręgosłupa. Dwa. Chcemy, żeby on był w pionie. Będzie duża pokusa czasem, żeby się odchylić. Trzy. Tego nie chcemy. Albo, szczególnie jeżeli jesteście głębiej, zaokrąglić. Żadna z tych wariacji nam nie pasuje. Dobra. I pięć. Powrót. Możemy odpocząć, ale namawiam do winiasy. Krzyżujemy nogi do przodu, do deski, do chaturangi, swój wariant, do kobry bądź do psa z głową do góry, wdech i wydech, do psa z głową w dół. No dobra, to ciężar ciała do przodu. Jedna noga na skos, druga na nią, siadamy. Ciężar ciała delikatnie w tył i przed nami Navasana. Zrobimy w takich dwóch wariantach, które są troszkę łagodniejsze. Chwytamy pod kolanami i teraz
Szukając równowagi, unosimy nogi tyle, ile damy radę. Staramy się je docelowo wyprostować. Plecy, będzie taka pokusa, że tu się nogi wyprostują, a plecy się zaokrąglą. To nie, to musimy znaleźć moment, w którym nadal plecy są proste i nogi tyle wyprostowane, żeby plecy były proste. Dobra, wzrok na stopy. 1, 2, uśmiech na twarzy. 3, tylko taki, żeby oddychać nadal nosem. 4, 5, skrzyżowanie. Teraz dłonie mata, zaokrąglenie. Tu się wyprostowywałam, tu się zaokrąglam. Wbijam te dłonie, chcę wybić dziurę w podłodze. Wdech, biodra do góry. Nie, nie masz za krótkich rąk. I wydech, opadamy. Dobra, jeszcze raz. Chwytamy pod kolanami i znowu, proste plecy. Znowu prostujemy nogi. 1, wzrok na stopy. 2, 3, 4 i 5. Wydech, opuszczamy. Nogi skrzyżowane, grzbiety stóp, dłonie wbijam, zrobię dziurę, unoszę pośladki, wdech i wydech, opadam. No dobra, mogę chwilę odpocząć, jak już czuję, że jest bardzo źle, albo się przetaczam i wędruję przez winiasę. Chaturanga, wydech, pies głową w górę, wdech. I pies z głową w dół, wydech. Z powrotem do przodu, jedna noga, druga noga, siadamy na pośladkach. Mam nadzieję, że dziś w tych przejściach dałam wam też do zrozumienia, że właśnie te przejścia w asztandze są tym elementem, który wymaga od nas siły. Dobra, idźmy dalej. Połóżmy się na plecach. Przeciągnijmy stopy do pośladków i przed nami wygięcia. Stopy są bliziutko, dłonie są po obu stronach i z wdechem, zaczynając od dolnych pleców, podwijamy kość ogonową i kręg po kręgu rolujemy się w górę. Jak już jesteśmy wysoko, to zaczynamy odkręcać barki w jedną, w drugą stronę, splatamy dłonie w koszyczek, jak się da, jak się nie da, to chwytamy za boki maty, a jak się da, to koszyczek i tym koszyczkiem jeszcze wbijamy się w matę i próbujemy unieść wyżej biodra. Wbijamy pięty również. 1. Chcemy przysunąć, uwaga, mostek do brody. 2. Nie brodę do mostka. 3. 4. I 5. Z wydechem kręg po kręgu opadamy. Zrobimy jeszcze jedno powtórzenie. W sekwencji są 3 i są to pełne mostki, ale my dziś zrobimy ten wariant. Z wdechem raz jeszcze. Podwijam ogon, kręg po kręgu roluje się w górę. Jak jestem wysoko, odkręcam barki, czyli chcę, żeby bardziej zewnętrzna część mojego ramienia wylądowała na macie, z jednej, z drugiej. To nam daje takie poczucie jakby uniesienia się na tych barkach. Dłonie, koszyczek, jak się da, wbijam koszyczek, wbijam pięty, unoszę biodra. 1. No jeszcze zwróćcie uwagę, czy się kolana nie rozeszły na boki. 2. Tego nie chcemy. 3. Palce stóp są skierowane do przodu. One też będą chciały iść na zewnątrz. 4. No to nam im za bardzo nie pozwalamy. Ok. I 5. Z wydechem opadamy w dół. Teraz przyciągnijcie kolana do klatki, skrzyżujcie je i od góry przechwyćcie zewnętrzne krawędzie. Teraz zbliżcie brodę do mostka i delikatnie najpierw małe kołyski. Zobaczcie, jak się czujecie w tym ruchu i jak wszystko jest ok, to jedna większa kołyska niech was posadzi. Dobra, nic się nie udało, to trzeba bokiem. Prostujemy nogi i od razu powędrujemy do skłonu. Skłon powinien być teraz taki umiarkowany. Taki, który jest dla nas wygodny. Można chwycić za paluchy. 1, 2, 3... 4. Ok. I 5. Tu wdech. I wydech puszczamy. No i co? No i winiasa. Krzyżujemy nogi, przetaczamy się i wędrujemy do tyłu, do deski, z deski do czaturangi. Wydech. Stąd wdech do psa i wydech do psa. No dobra, to siadamy w siadzie skrzyżnym i kładziemy się ponownie na macie. Teraz potrzebujemy albo warianty łagodne, Viparita Karani,
Następnie na drugi wariant przyciągniemy nogi, czyli troszkę z taką intencją, jakby chcemy przenieść nogi za głowę, ale w łagodnym wariancie pośladki nadal leżą i tylko pracujemy nad taśmą tylną. I w trzecim wariancie szczęśliwe dziecko. Okej, jeżeli chcemy pełne warianty, to najpierw bardzo analogicznie, właściwie identycznie, tylko z kolanami, tylko z pośladkami w górę, zrobimy świecę. Następnie nogi powędrują do głowy, ale już za, a następnie ugniemy nogi w kolanach i przyciągniemy do uszu. No dobra, czyli świeca halasana i karnapidasana. Zatem zdecydujcie, albo viparita, albo świeca i zostajemy. Ja zostanę w łagodnych wariantach. Jeden, bo i tak nie będziecie na mnie patrzeć, bo jak już jesteście w pełnych wariantach, to nie kręćcie głową. Trzy, a będzie mi łatwiej do was mówić. Cztery. No okej. I pięć. Te osoby, które są w świecy, wędrują nogami za głowę. No te osoby, które są w viparicie, w pewnym sensie też, tylko nie odrywają pośladków. No i tu możemy sobie, jeżeli leżymy na plecach, to przyciągnąć nogi. No a jeżeli nogi są za głową i już opadły na matę, możemy zdjąć ręce z pleców i spleść je w koszyczek. A jak nogi są w górze w pełnym wariancie, to lepiej podtrzymywać plecy, żebyście na pewno nie wywrócić nigdzie. I pięć. I teraz, jeżeli czujecie w pełnym wariancie przestrzeń, ugnijcie nogi w kolanach i spróbujcie opuścić kolana do ziemi. W pół pozycji też uginamy nogi w kolanach i też w pewnym sensie opuszczamy je do ziemi, do szczęśliwego dziecka. Teraz te osoby, które są w pełnej pozycji, zaczną powoli wychodzić. Te osoby, które są w półpozycji, jeszcze zostańmy, bo wyjście jest troszkę dłuższe. Kręg po kręgu będziemy się staczać. W tym celu możemy odpierać się rękoma od maty. No i staramy się nie rzucić pośladków na matę, tylko właśnie delikatnie kręg po kręgu spłynąć w dół. Jak już opuścicie pośladki, to spotykamy się w pozycji viparita karani. Te osoby, które były ze mną w półpozycji, prostują nogi. No dobra, krzyżujemy nogi i teraz stopy kierujemy do pośladków i opuszczamy kolana w dół. Czyli jakby leżymy w siadzie skrzyżnym. Jak już jest, to teraz prostujemy ręce i wkładamy je pod pośladki, pod uda, tam gdzie się zmieszczą. I unosząc się na przedramionach, pchamy mostek do góry i odkładamy czubek głowy na matę. Kolana spływają w dół. Jeden. Pozycja ryby. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Odkładamy potylicę na matę, spływamy w dół, rozpłaszczamy plecy, wyjmujemy dłonie. Krzyżujemy stopy. Ręce od góry na zewnętrzne krawędzie. Broda do mostka. Może kilka mniejszych na zachętę i jeden większy. Jedno większe bujnięcie. Wstajemy w górę. Poprawiamy fryzurę? Nie, może nie. I jeśli mamy siłę, ostatnia winiasa przed nami. Przechodzimy do deski. Chaturanga wydech. Pies głową w górę wdech i pies głową w dół wydech. Siadamy z powrotem w siadzie skrzyżnym. Odkładamy dłonie na kolana, broda do mostka. Spokojne pięć oddechów. Kręgosłup wyprostowany, znajdźcie swój pion. Zwyczajowo dłonie złożone w dżiana mudrę, czyli palec wskazujący i kciuk złączone, wszystkie pozostałe palce wyprostowane. Wbrew pozorom to nie jest tu takie łatwe, żeby te trzy mieć wyprostowane, a właśnie palec wskazujący i kciuk tak miękko zaokrąglone. I z wydechem kręg po kręgu kładziemy się miękko na macie. Wyprostujcie ręce, wyprostujcie nogi. Zamknijcie oczy. I już delikatnie postarajcie się zaobserwować siebie. Zaobserwujcie
Czy ciało w każdym punkcie się rozluźniło? Pewnie nie. To jeśli znajdziecie takie miejsce, w którym jest jakieś napięcie, postarajcie się puścić. Czasem nie mamy świadomości, gdzie są ewentualne napięcia i wtedy pomaga nam taka technika skanowania. Możecie sobie wybrać stronę, od której skanujecie. Ja zwyczajowo zaczynam od stóp. Zauważam, co się dzieje w stopach, skoncentruję się na nich i rozluźniam. Dalej idę do kostek i tak samo rozluźniam. Przechodzę przez łydki, kolana, uda, pośladki. Tu się warto trochę dłużej zatrzymać, bo okolice właśnie bioder, dna miednicy, dolnego brzucha, dolnych pleców, no, czyli wszystko dookoła pośladków, jest skłonne do napięć. Dalej rozluźniam cały brzuch, mostek. To rozluźnienie z góry możemy jakby pokierować w dół, w stronę pleców. No i kolejny obszar, który warto rozluźnić, to barki, okolice szyi, karku. Dalej możemy powędrować po rękach, ramionach, łokciach, przedramionach i dłoniach. No i jeżeli poszliśmy tą drogą, to jeszcze trzeba wrócić na chwilę do głowy. Bo na głowie też są mięśnie, jest ich dużo i lubią się spinać. I trzeba sprawdzić, czy na przykład nie napięła się przestrzeń między brwiami. Może warto rozluźnić język albo gałki oczne. Wszystko to puszczamy luźno. I kiedy będziecie praktykować sami, szavasana może trwać tak długo, jak tylko macie ochotę. Lepiej dłużej niż krócej. Zróbmy tu jeszcze spokojnych kilka oddechów. Już dawno nasze bandy są nieaktywne, a oddech jest już naturalny. Delikatnie poruszajmy palcami stóp, dłoni, pokręćmy głową. I przeciągając się albo robiąc to, na co ma ochotę nasze ciało, zwyczajowo przez bok prawy, stańmy do góry, do siadu. Usiądźmy wygodnie, wydłużmy plecy, opuśćmy barki. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą praktykę. Namaste. Dajcie znać, jak Wam poszło. Dajcie znać, czy ta praktyka była dla Was trudna, czy łatwa. Czy daliście sobie radę, czy warianty były dla Was jeszcze nieosiągalne. Niezależnie, czy czuliście, że praktyka jest zbyt intensywna, czy nie, możecie odnaleźć na naszym kanale wersje łagodniejsze i wersje trudniejsze w zależności od Waszych potrzeb. Zachęcam Was serdecznie do takiego indywidualnego dobierania praktyk. Ja jeszcze serdecznie jeden raz Wam dziękuję, namawiam do subskrypcji, do łapek w górę, które bardzo nam pomagają i do zobaczenia na kolejnej praktyce jogi.